Cześć! Witamy Was dzisiaj. Dzisiaj jest fajny challenge. A jaki, Ineczka? Czy wiemy o sobie wszystko? Kochani, znamy się już 3 lata. Prawie. Ale ten czas leci, dziewczyny. No już niedługo 3. Prawie 3 lata się przyjaźnimy. Naprawdę przegadałyśmy już tyle setki godzin. Wydaje mi się, że powinnyś. Tyle razy już byłyśmy razem. Także dzisiaj będzie największy test w historii Polski, czyli czy my 3 wiedzą o sobie wszystko. Dokładnie, więc oglądajcie dalej koniecznie. Challenge polega na tym, że każda z nas przygotowała 4 pytania ogólne o sobie. No i która pierwsza odgadnie, albo która pierwsza zna odpowiedź, klika dzwoneczek. Tak, no i ta dostaje punkt. Głośny. A jeżeli nie odpowie prawidłowo, no to druga przyjmuje po prostu może pytanie. A jak nikt nie odpowie dobrze, to nikt nie dostaje punkt. Tak, no okay, to jest dobra. Zero. Gafi wtedy wyjawia sekret, nie? Jak nikt żadna z nas nie wie. No to co, Gafi, może zacznę w takim razie od ciebie. Możemy zacząć ode mnie. Spoko. Kiedy są moje imieniny? W sumie to jest trudne. W lutym? Nie. Okej, to teraz ja. W kwietniu. Muszę? No. W kwietniu. Nie, ale byłaś najbliżej. W maju? Tak, 9 maja. W ogóle ma... Karolina obchodzi się jakby 4 dni. No, ale to jest Karolina, najbliżej to jest... No, ale to było trudne. No, trudne. No, ale mnie tak się nie obchodzi imienin, nie? Ale ja w sumie ja nie obchodzę. No, dalej. Ale moja mama często mi wysyła życzenia. No, ale to tak, też to dostaję od rodziny, aż sama nawet o tym nie pamiętam. No, ja to samo. No, okay. Ale to było trudniejsze. Ile mam wzrost? 1,61 m. Tak. Ha! Ale to trzeba mieć w ogóle refleks. I dobrze. Po! Dostępu. Okej. Okay. A trzeba mieć refleks dobry, ja nie mam. Jak mam na trzecie imię? Na trzecie, nie drugie. Karolina Magda. Ty mówiłaś kiedyś. Tak. Karolina Magda Anna. Tak. Patronka Anna! Tak, patronka rodziny. No ej, tak. Ale no, czułam coś, że pamiętam to. No. Szok. Okej, uwaga. W którym roku zaczęłam trenować? Lekko atletyko oczywiście. Możecie się pomylić o jeden rok. 2008. Nie. Teraz ja. 2010? 2011. Czyli... Dobra. Ile czasu chodziłam do przedszkola? Nie chodziłaś do przedszkola. Nie, rok chodziłaś do przedszkola. Nie. Ani to, ani to. No ile czasu? 2 lata. Jeden dzień. No, wiedziałam, że to jest jeden. No to jakieś... A faktycznie, bo ty, tak. No bo aż wierzył, że w ogóle... Nie, zawsze mówiłam, że chodziłam, ale jeden dzień. Jeden dzień. Uwaga. Dobra, kolejne pytanie. Czekaj, trochę tak. No. Jak miał na imię mój pierwszy chłopak? Paweł? Nie. Nigdy nie chodziłam z żadnym Pawłem. Poczekaj. Ale ja to wiem. W ogóle ja to wiem. Jasiu! To mnie nie wiecie. Nie to Jaś? Nie. Ale jakieś takie podobne. Nie. Nie. Piotrek. Bartek. Pozdrawiam Bartka. Bartek? Ten w przedszkolu był Bartek? W pierwszej klasie podstawówki. A nie Jasiu? Przecież do przedszkola nie chodziłam. A nie ten, ale był jakiś z Jasiu. A nie historia o tym, Jasiu, że wygrałaś. Tak, Jasiu to była moja pierwsza miłość, ale on nigdy ze mną nie był. Mój pierwszy chłopak to Bartek. Ale to jakaś zmiana w ogóle. Ja rozumiałam, że to jest osoba, którą ty polubiłaś. Nie, no ale to przecież każdą swoją miłość nazywacie swoim chłopakiem? No nie. No, ale kto był mój pierwszy? Nie. Ale zawsze mówisz, że nigdy nie miałaś chłopaka. No przecież nie, ja miałam dwóch chłopaków. Bartka i Kamila, ale w pierwszej klasie i w drugiej klasie podstawówki, a potem... Ha, no to się nie liczy faktycznie. No. Wolę Hannah Montanę czy Camp Rock? Camp Rocka. Tak! This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna light the light. Shine on me. Uwaga. Ostatnie. Wymień 4 państwa zagraniczne, które odwiedziłam. Chorwacja. Mhm. Węgry. Mhm. 4? Chorwacja, Węgry,
w Wiedniu byłaś z nami, czyli Austria. I jeszcze byłaś z nami gdzieś. Gdzie my byłyśmy? No właśnie wiem, że my byłyśmy. A, przecież byłaś ze mną na Jersey. No właśnie, ja ci podpowiadam, kurczę. No i Anglia, to ty nie byłeś. No, ale te cztery wymieniłam. Jejku, w ogóle wypadają mi takie rzeczy z głowy. Ja ci jeszcze pomagałam, mogłam przechwycić, ale nie? Ale wiedziałam, że gdzieś byłyśmy jeszcze razem. Ale jako my trzy jeszcze byłyśmy gdzieś razem. W Wiedniu i gdzie jeszcze byłyśmy? Berlin. W Berlinie, Berlin. No. 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 Dobra, okej. Okay. Dawaj, Jula, teraz ty. Myślę, że nie będziecie tego wiedzieć na bank, ale spróbujmy. Jak nazywało się moje pierwsze zwierzę? Był gospel, teraz to takie śmieszne było, śmieszne imię było. Pamiętam, że to było takie śmieszne. No, pamiętam tą historię w ogóle, no, piesek taki. No, wiem, że piesek, ale nie wiem. Ja nie wiem. Bo gospel to... Teraz mam teraz gospelkę, masz. No. Nie wiem. A jakieś śmieszne, było na pewno jakieś śmieszne. A czekaj! I mam na końcu Józefa! Będę zszokowana, jak będziesz to pamiętać. Kurczę. Nie, ale dobra, ja nie wiem. W ogóle też kojarzę, coś mi świta. Coś takiego śmiesznego to było, jakieś śmieszne. Całus. Właśnie! Całus. Wiedziałam, że coś takiego nieoczywistego. No. Całus. Ale miałam coś rzeczy. Że ja miałam w głowie coś związanego z cmokiem. Że cmok. W ogóle dziwne, no. Dobra. Okej. Okay. Drugie pytanko. Ile miałam lat, kiedy zaczęłam śpiewać? 6. Dobrze! W jakim kraju zgubiłam się w parku rozrywki? Włochy. We Włoszech. We Włoszech, Włochy, no tak. Dobrze, Nadi! Ale w ogóle jaki refleks z Gefi w walce o dyndla wygrałaś. Po prostu ma rękę bliżej, okej? Okay? Nie oszukujmy się, jej kąt tutaj jest po prostu mniejszy od mojego przez to przełożenie ręki. Nie, miałaś sekundę przemyślenia, ale pamiętałaś, ale miałaś sekundę takiego... Dobra, no. Tak, okay, tak. Trzecie, czwarte już pytanie. Tak, czwarte. Wymień dwie części ciała, które miałam złamane w swoim życiu. No. Nos. No. Dobrze. Ręka. Nie. Nie miałeś ręki złamanej? Nie. Na tym możesz przejąć pytanie. Nos i palec. Dobrze. No. Nie miałaś złamanej ręki, ale... Ale palec to czyś ręki! No nie, ale to był palec. Ale palec to Natka w ogóle! Ty odpowiedziałaś na wszystkie pytania. Nie na wszystkie, całusa. A, całusa nie. Ale to i tak 3 punkty dla ciebie. Brawo! Także słuchajcie, ale nie, no tak naprawdę dobry był wynik, słuchajcie, dobrze się znamy. Po tych 3 latach możemy stwierdzić, że bardzo dobrze się znamy, ale ciężko jest powiedzieć, że wiemy o sobie wszystko, bo zapamiętać takie dużo rzeczy, turbo szczegóły ze swojego życia jest mega ciężko. Ale nie uważacie, że to właśnie jest ekscytujące, że po 3 latach i tylu, tylu konwersacji, tylu godzinach przegadanych, nadal możesz poznać tę osobę jeszcze bardziej. I to naprawdę takie podstawowe rzeczy, nie? Jak na przykład pierwszy chłopak, czyli w sumie czasem wychodzi na to, że nawet się znacie bardzo długo, a potraficie gadać o wszystkich innych rzeczach niż takich ważniejszych. Ale ja się na przykład cieszę, bo przynajmniej wiem czegoś, czego o was nie wiedziałam. Tak, dowiedziałyśmy się też pewnych rzeczy. Fajnie, fajnie. Podsumowuję to jako bardzo fajny odcinek. Teraz już wiem, że pierwszy chłopak Natki nie nazywał się Staś, tylko Bartek. Dokładnie. Ja wiem, że Julka złamała sobie palca, a nie rękę. No dokładnie, więc dziękujemy wam za oglądanie. Mamy nadzieję, że też wy czegoś się dowiedzieliście o nas. A może wiedzieliście, to w ogóle wow. A właśnie. To było ciekawe w sumie. Super. No zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. I piszcie w komentarzu, czy może znaliście odpowiedź na jakiekolwiek pytanie. Buziak i do zobaczenia. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału, polubienia filmu i zobaczenia najnowszego odcinka na kanale. Fuchs różowe okulary.